Witam wszystkich. Jak widać, zestaw umyty po rzepaku, po te trzy w rzepaku, a teraz będę jechał w te trzy w pszenicę, czyli zabieg na kłosa, ale ciągnik odmówił posłuszeństwa, znaczy odmówił. Coś jest, nie wiem, czy z przekaźnikiem, czy ze stacyjką, czy z czymś tam, bo po prostu pierwszym razem, już długo stoi ogólnie, zawsze jak po nocy pod wiatą stoi, to też muszę go z kabelka odpalać, a po umyciu też już długo stał nieodpalany i muszę go, a z kabelka odpala elegancko. Jestem już na polu, rozkładałem się, ale jak zwykle zapomniałem otworzyć sobie zaworu, a jeszcze mało tego, końcówka mi się odwróciła. Szkoda deptać taką pszeniczkę. Czasami się tak przydarzy gdzieś tam, jak kałatnie nie tak jak trzeba i się odwróci. Jeszcze miałem włączyć zawór na oprysk. Substancje, jakie używam, opryski, to jest Osiris 1,5 litra na hektar. To będzie jedna opcja. Na skrzypionkę B58, pół litra na hektar. I to będzie Osiris i B pójdzie na... Kurwa, syn. Osiris i B pójdzie tutaj na tą pszenicę, na tę pszenicę Delaware i Galerist i częściowo Juliusa, a na belisce i częściowo na Juliusa pójdzie Orius Max litr na hektar, czyli tebokonazol, i metkonazol pół litra na hektar, czyli taka sirena. Nie robiłem zbytnio takich jakichś dużej mieszanki, żeby... upały są ostatnio, chociaż teraz jak wyjeżdżałem z domu, było 23 stopnie i mówię, żeby tutaj uniknąć jakiejś fitotoksyczności. Zobaczcie, jak pszeniczka wygląda. Zobaczcie, prawie od samego dołu liście zdrowe. Raz, dwa, to akurat nie to policzyłem chyba, raz, dwa, trzy, cztery, pięć liści zdrowe. Tak, ten taki może troszeczkę ten, ale no super wygląda. Pszenica petarda. Zobaczcie. No i wiadomo, no jednak ochronić ten kłos. Jeszcze widać, się dobrze nie wykosiła, ale pylniki już wyrzuca, czyli na fuzariozę. Lecimy z zabiegiem. Już jest fajnie chłodno. W nocy ma być 17 stopni, to mam nadzieję, że nie zaszkodzi jej to. Zapomniałem dodać, że wrzuciłem tu jeszcze resztki magazynowe siarczanu, czyli wyszły po jakieś 3 kg na hektar. I nie wiem, czy widzicie ten efekt Osirisa. Zaraz może będzie widać na poprzeczce, jak on ładnie maluje. Tamtą ścieżkę już widać, jest ciemniejsza. Co jeszcze? Chłopaki z aplikacji Asystent Farmera
dodali już opcję tempomatu, czyli już jest tempomat, można sobie tutaj zadać prędkość zadaną, to będzie na zielono, jak się jedzie wolniej czy szybciej, to na czerwono i może być jeszcze sygnał dźwiękowy. Także fajna opcja, niektórym się przyda. I o, tutaj będzie widać pewnie, o tak, widzicie, o tutaj widać dokąd, o cyk, dokąd pryskane. Wygląda przeniczka naprawdę petarda, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że się odwdzięczy od samego siewy, opryski, wszystko cały rok, no cały rok może nie, bo tam od września, nie, człowiek jeździł, tutaj pilnował wszystkich zabiegów, opiekował się, nawoził wszystko, no mam nadzieję, że się odwdzięczy, bo no wygląda super, naprawdę wygląda super, dostała jeszcze tutaj przecież na kłos Saletrosanu, teraz będzie kłos dobrze ochroniony. Mówicie tam, żebym zrobił obchód pól, zrobię obchód pól, bo no podczas tutaj zazwyczaj oprysków, to się wieczorem jedzie, to pewnie mało co będzie widać. Chyba, że jeszcze będzie cokolwiek widać, to pokażę wam tą pszenicę Galerist. Też bardzo ładnie wygląda, ale wątpię, czy będzie już coś widać, bo już jest późno. Ale będę musiał zrobić obchód pól, jak to już ładnie wszystko, jak to się już wykłosi wszystko. Skrzypionkę dodałem, to B58, mówię, żeby po jakimś tam deszczu zaraz nie latać znowu z opryskiwaczem, nie zwalczać, mam nadzieję, że to trochę dłużej zadziała. Tak, regulacja jaka tutaj była, to nie wiem czy pamiętacie, to przypomnę, to jest litr CCC 04 Trinesapaku etylu i później Etefon na liść flagowy, czy przed liście flagowym było jakoś tak. Także trzy substancje, skrócona jest fajnie, bo no koła się nie chowają, to jest dobrze, mam nadzieję, że to się nie wyłoży. Sztywna jest ta hybrydowa pszenica, też fajnie wygląda, ale mówię, no obchód pół zrobię w dzień i wtedy wszystko będzie ładnie widać. Patrzcie, zgadza się ten tempomat prędkościomierz, zgadza się z tym. O. No i to by było chyba na tyle w sumie, chyba że jeszcze nie będzie ciemno, to jeszcze się włączę na galeryście, albo może przejadę koło jęczmienia tego hybrydowego, to tam też może włączę kamerkę i zobaczycie. Także na razie. A tak wygląda galerist, też pięknie, ale to przy świetle tak tego nie widać. Pokażę wam to
zrobię po prostu obchód pól w dzień. A jest trochę, wydaje się, że jest trochę galerii, że jest trochę wyższa od Delawara. Tak mi się wydaje, tak wizualnie, ale to może w nocy to inaczej wygląda. Zobaczymy to wszystko. W dzień zrobię obchód pól. Także trzymajcie się, na razie i cześć.